Come on, come on, people, love the world. W tej chwili cała Naprzód wspiera około 30 osób, tych mamy rotację podopiecznych. Często ktoś do nas przychodzi, ma jakąś konkretną potrzebę, na przykład operacja, zakup protezy, wózka inwalidzkiego, cokolwiek. Tak naprawdę pomagamy tej osobie, ta osoba się usamodzielnia i rozchodzimy się każdy w swoim kierunku. Nie dlatego, że nie chcemy wspierać tej osoby, tylko dlatego, że daliśmy jej narzędzia do tego, żeby mogła samodzielnie funkcjonować. Są też z nami podopieczni, których wspieramy ciągle. To są zazwyczaj osoby, które wymagają ciągłej rehabilitacji i ciągłej pomocy i nasze działania są ukierunkowane na pomoc im, taką stałą pomoc. Nikogo nie odrzucamy, jeśli chodzi o naszych podopiecznych. Staramy się wszystkich traktować jednakowo, wszystkich traktować z należytym im szacunkiem. Jakby motywować to jest bardzo ważne, bo nie chcemy tylko tych naszych podopiecznych wyręczać, tylko chcemy ich motywować do tego, żeby starali się też sobie jakoś tam sami radzić. Kibicujemy, tworzymy bardzo przyjacielskie relacje. Mamy wśród naszych podopiecznych osoby dorosłe, mamy oczywiście dzieci i mamy też seniorów, o których warto powiedzieć, bo jeśli chodzi o seniorów, to tutaj jakby mamy takie najmniejsze wsparcie ze strony społeczności. To są dla nas najtrudniejsze tematy. Wydaje nam się, że te starsze osoby napotykają w ogóle ogromne takie trudności, że teraz wszystko przeniosło się do internetu. Oni może dla niektórych wydają się być mniej medialni. Nie wiem, może nie chce się aż tak bardzo na nich patrzeć. Może, nie wiem, spotkałam się z tym często, z takim stwierdzeniem, że starszej osobie w ogóle nie ma co pomagać, bo należy wspierać dzieci. No, My naprawdę nie odrzucamy nikogo i staramy się ich traktować tak samo jak każdego innego naszego podopiecznego. Te potrzeby są różne, bo tak jak powiedziałam, dla jednej osoby to będzie opłacenie jej rehabilitacji miesięcznej. Dla kogoś innego na przykład zbudowanie windy po to, żeby na wózku inwalidzkim mógł wyjść z domu, bo mamy też takie osoby, które są po prostu uwięzione z powodu jakichś barier architektonicznych. I tutaj widzimy ogromny problem. No, zresztą od tego się nawet tutaj cała Naprzód zaczęła. Też od jakiejś tam bariery architektonicznej, bo Andrzej nie był w stanie wyjść z domu tak naprawdę. Staramy się pozyskać pieniądze na różnego rodzaju operacje, które nie są refundowane, które bez naszej pomocy tak naprawdę nie mogłyby się odbyć, a bez tej operacji osoba nie mogłaby funkcjonować na godnym poziomie. Zakupujemy rozmaite sprzęty, które ułatwiają życie i funkcjonowanie naszym podopiecznym. W zasadzie wszystko, co związane jest z poprawą życia, zdrowia, funkcjonowania, tak naprawdę staramy się zapewnić. Że poza tymi takimi aspektami, kiedy coś finansujemy, opłacamy, kupujemy, staramy się też wysłuchać naszych beneficjentów, jeśli trzeba pokierować na terapię psychologiczną. Holistycznie, bardzo holistycznie staramy się podejść do każdej osoby, która jest naszym podopiecznym. Jednym z naszych podopiecznych jest Alek Suseł. Alek jest osobą godną naśladowania tak naprawdę, bo mimo bardzo wielu trudności, na które napotkał w swoim życiu, funkcjonuje na takim poziomie, na jakim chciałaby funkcjonować niejedna zdrowa osoba. Alek, powiedz nam, jak długo jesteś w całej Naprzód? W całej Naprzód jestem od wakacji 2013, kiedy potrzebowałem wsparcia. Cały czas potrzebuję, ale nie miałem takiego wsparcia doraźnego. Cała Naprzód dla mnie to jest zbieranina pozytywnie zakręconych ludzi, od których mogę
liczyć na pomoc, wsparcie. Jak się czuję, jak u siebie. To jest ważne. No tak. To jest ważne, to powinnaś ty powiedzieć, jak ja przychodzę. To, co Alek teraz powiedział, że przychodząc tutaj do biura całej nawrzód, czuję się jak u siebie, to wydaje mi się jest fajnie. Naprawdę cieszę się, że udało nam się taką atmosferę tutaj wypracować pomiędzy nami jako organizacją cała nawrzód i pomiędzy naszymi podopiecznymi. I tak naprawdę myślę, że kluczowe jest to, że ja pełnię zarazem obydwie te funkcje. Jestem związana z tą naprzód zawodowo, ale też jestem osobą, która znalazła się w którymś momencie życia w takim samym punkcie jak Alek. I chyba dzięki temu udało nam się tą płaszczyznę taką stworzyć do tego, że osoby, które podopieczni czują się tutaj naprawdę dobrze. Alek tak naprawdę przyjeżdża tutaj z Mikołowa, słuchajcie, sami na tym wózku, tutaj jedzie. Chodzi z buta. Na wózku. Te bariery, które tutaj są jakieś architektoniczne, w ogóle Alka nie dotyczą, bo on sobie świetnie naprawdę radzi. Ponadto Alek ma kupę fajnych pomysłów. I on też tak naprawdę często jest dla nas inspiracją. Biegamy maratony razem z pozostałymi biegającymi, no tyle, że ja jestem na wózku, prawda? I ja bardziej to jadę maraton niż biegnę, czy nazywa wybieganie. Biegam. A w ilu wystartowałeś już w maratonach? Bo z tego co wiemy, to sporo, nie? Się tego... No sporo, nie, no to... nie pamiętasz ile. Alek, nie pamiętam w ilu, ale zawsze ci kibicuję, w ilu maratonach już udało ci się wystartować. Ukończyłem 24 maratony, w tym 2 ultramaratony, w tym jeden bieg 12-godzinny. No i Alek, ty chyba też jakby wyszłeś poza granicę Polski i wyjechałeś na tym wózku, nie? Bo pamiętamy wszyscy, że Alek startował w maratonie na Cyprze. Może o tym opowiesz? Dwa razy rok po roku leciałem na Cypr na maraton. Tam się zakolegowałem z tak samo pozytywnymi ludźmi jak cała naprzód. Z organizatorami biegu w Limassol. Na pierwszy bieg, no to byłem świeży, byłem nowy tam dla nich, jako jedyny na wózku. W cypryjskich mediach o mnie gadali w ogóle. Patrzcie, jakie ważne jest to, że Alek, Alkowi z bardzo niewielkim tak naprawdę naszym wsparciem jako całej naprzód udało się gdzieś tam znaleźć na Cyprze, bo Alek tam przełamał taką barierę tego, że w maratonach mogą startować też ludzie na wózkach i on był pierwszą osobą, która tam pobiegła ten maraton. Był super ciepło przyjęty, tak jak sam powiedział, kurczę, dobra, telewizja. Teraz ja powiem, ja mówię. To jest moje bieganie. No. Na pierwszym maratonie, na którym byłem na Cyprze, byłem sam na wózku. Tak jak ja powiedziałem wcześniej, jak Angelika powtórzyła, to ja teraz powtórzę. Byłem jedyny, ale tamtejsze media i tamtejsza społeczność podchwyciła. I na następnym już było 2 kolejnych niepełnosprawnych, tylko takich pchanych przez biegaczy. To oni faktycznie nie biegli, byli, przyjechali. Że Alek w tych maratonach startuje sam, nikt mu nie pomaga, nikt go na tym wózku nie pcha. Alek jakby te dystanse przebywa tylko i wyłącznie dzięki własnemu samozaparciu i dzięki temu, że ćwiczy bardzo intensywnie. Generalnie jest tak, że system pomocy państwowej jest dalece niewystarczający. Gdzie byłaś? Tak, byłaś, Aniołku. Balony potem. Na leczenie, rehabilitację, opiekę nad Anią wydajemy rocznie około 100 tysięcy złotych. Rocznie. Jak lataliśmy się leczyć jeszcze do Stanów, to było dużo więcej.
ułamek z tego zapewnia służba zdrowia czy system służby zdrowia. Całą resztę trzeba zebrać przy pomocy organizacji niepublicznych, takich jak Cała Naprzód. I tutaj pomoc samej fundacji jest gigantyczna, to znaczy ona jest kilkukierunkowa, bo z jednej strony my w cudzysłowie żyjemy, to znaczy leczymy, rehabilitujemy, a nie z 1% i to jest dla nas dramatycznie ważne, ale z drugiej strony ten 1% i wszelkie spotkania, jakieś eventy wymagają formalnej obsługi różnych stowarzyszeń, które mają do tego uprawnienia. I tu jest cudowna rola Całej Naprzód, która potrafi działać błyskawicznie wtedy, kiedy trzeba. To znaczy my jesteśmy w kilku fundacjach, o żadnej złego słowa nie mogę powiedzieć. Natomiast duże młyny wolno mielą, jak czasem ktoś się nagle zgłasza, czy przyjaciele, tam potem aniołeczku, czy przyjaciele przyjaciół chcą coś zorganizować, a formalnie zbiórka publiczna musi przejść właśnie przez jakieś stowarzyszenie posiadające uprawnienia. Czy jak na Politechnice odbywa się jakieś spotkanie. Szczerze mówiąc, to wystarcza jeden telefon i po tym telefonie ktoś się zgłasza natychmiast i mówi, dobra, to ja w sobotę przyjadę gdzieś za Bielsko, posiedzę cały dzień z wami, się pobawię. Przyjadę, będę pilnować, dam to obłożenie formalne. A z trzeciej to są też rzeczy takie całkiem nieformalne. Jestem matematykiem, muszę co jakiś czas jeździć na konferencje. A Ania, jak widać, kocha towarzystwo, no osłabionej odporności, teraz mamy strasznie w tym okresie pandemii. Kocha towarzystwo, wymaga tego towarzystwa, a jestem oficer zabawowy w domu. Więc jak jadę na tydzień na konferencję za granicę, nie ma nikogo, ja nie potrzebuję tego. I pamiętam, jak trzeba było, no to szef Całej Naprzód po prostu mówi, okej, to ja przyjdę z dziećmi się pobawić za nią. To brzmi jak coś drobnego, ale to jest straszliwie ważne, bo bez tego nie dajemy rady. A jeśli mógłbym tylko poprosić, to jest strona Ani, jeśli ktoś ma ochotę albo przez tę stronę, czy na Facebooku przez pomoc dla Ani, to jest właśnie dla nas bardzo ważne ze względu na zbiórki na 1%. Poprzez to moje złamanie tego kręgosłupa tutaj w odcinku szyjnym, bo to jest to też bardzo ważne, bo gdybym się złamał trochę niżej w piersiowym, lędźwiowym bądź w niższej części kręgosłupa, już tego sportu nie mógłbym uprawiać. Także miałem, mogę powiedzieć, w cudzysłowie szczęście złamać się w odcinku szyjnym, ponieważ dzięki temu złamaniu poznałem taką dyscyplinę sportu jak rugby na wózkach, w którą grałem przeszło 10 lat, około 11, co tak naprawdę pomogło mi w życiu, bo gdyby nie sport, gdyby nie ta rehabilitacja poprzez sport, podejrzewam, że mógłbym teraz leżeć w łóżku i kompletnie być niezdolny do samodzielnej egzystencji już tak kompletnie. Poprzez to, że zacząłem tą grę, zacząłem grać ten sport, myślę, że na tą chwilę radzę sobie świetnie. Nie wiem, czy warto, czy można się gdzieś tam tym chwalić, ale tak, myślę, że dzięki tej dyscyplinie, dzięki urwaniu tego sportu jestem w dużej części samodzielny. Dzięki tej dyscyplinie nauczyłem się naprawdę dużo rzeczy. Jeżeli ktoś będzie oglądał z osób niepełnosprawny, z niepełnosprawnością ruchową, polecam nie tylko rugby, ale każdą inną dyscyplinę sportu. Ruch jest naprawdę dla nas bardzo ważny, także nawet się nie zastanawiać, tylko próbować. W obecnej chwili zaczynam przygodę z rowerem. Jazda na rowerze teraz jest na tapecie, z tego względu, że już rugby gdzieś tam poszło w odstawkę. Myślę, że te 11 lat na pewno nie, nic stracone, a bardzo dużo zyskałem. Ale czas coś zmienić i na obecną chwilę mam handbike i rozwijam się w tym kierunku. Zacząłem treningi, zaczynam poznawać gdzieś tam, no nie tyle co tajniki, ale takie podstawy tej dyscypliny i zaczyna mi się to coraz bardziej podobać i będę brnął w tym kierunku, żeby
jak najbardziej, jak najlepiej wykorzystywać to, co mam, co posiadam, czyli myślę, że jest to samozaparcie, dyscyplina i właśnie to dostałem dzięki grze w rugby i będę to dalej kontynuował w grze, w jeździe na rowerze. Jaki mam plan? Zróbmy hałas!